Magiczne klucze dla serca usiłowałam powyżej opisać tę część naszej najgłębszej istoty, która odpowiada naszemu wyobrażeniu o niebie. To niebo można w każdej chwili na powrót odkryć i uaktywnić przez otwarcie swojego serca. Opisałam je jako miejsce, co sobie być może przypominacie, w którym wolno być każdemu takim, jakim jest i gdzie jest szanowany taki, jakim jest. Doświadcza on tam zrozumienia, współodczuwania i litości dla wszystkiego, co czuje i na co cierpi. Dokładnie tym są magiczne klucze dla serca. Opisują one naturalne zdolności naszego serca do przyjmowania i uznawania wszystkiego takim, jakim jest, ulitowania się nad każdym uczuciem, zrozumienia i uszanowania wszystkiego. To właśnie serce czyni zupełnie samo z siebie, jeśli tylko jest otwarte na zetknięcie się z jakimś uczuciem obcym lub naszym własnym. Ono nijak nie potrafi inaczej, gdyż czuje to przez otwarcie się, przez to, że czuje, lituje się nad tym, co czuje, rozumie to i szanuje. Otwierając się, serce mówi więc odpowiednio do uczucia obcego lub własnego: Zauważam, że tu jesteś. Dostrzeżenie, ponieważ to dostrzegam, zezwalam na to, że tu jesteś i że jesteś taki, jaki jesteś. Przyzwolenie. Czuję cię. Litość, współodczuwanie. Rozpoznaję cię, ponieważ cię czuję. Zrozumienie. Szanuję cię, ponieważ cię czuję i rozumiem, szacunek. Są to magiczne klucze dla serca uznanie, przyzwolenie. Współczuwanie, litość, zrozumienie, szacunek. Aby odnaleźć każdorazowo pasujący klucz, trzeba zwyczajnie próbować jeden po drugim, jak z prawdziwym pękiem kluczy. Drzwi można otworzyć, wkładając właściwy klucz do zamka. Inaczej rzecz ujmując, gdy czujecie jakąś emocję, a więc nie tylko ją zauważacie, lecz również odczuwacie w ciele i dopuszczacie do siebie, Pytacie się jej, czego potrzebuje od Waszego serca, aby mogła zostać uwolniona ze swojego wygnania, uznania, przyzwolenia, zrozumienia, litości, współodczuwania, szacunku. Jedno z tych słów wywoła poruszenie w Waszym sercu. Poczujecie wówczas, że ono się otwiera i przyjmuje to uczucie do siebie. To odczuwalne, gdyż wybraliśmy to, co właściwe. Jeśli jest to słowo przyzwolenie, Oznacza to, że sygnalizujemy wspomnianemu uczuciu, że wolno mu tu przebywać, zamiast jak dotychczas zabraniać tego. Reakcją jest ulga, odetchnięcie. To samo obowiązuje w wypadku słowa uznanie. Oznacza to uznanie uczucia, któremu jak dotąd ciągle zaprzeczaliśmy. Jeśli chodzi o zrozumienie, to zrozumienie serca jest bezpośrednie. Serce nie potrzebuje żadnych powodów ani uzasadnień dla zrozumienia. Ono rozumie przez czucie. Słowo zrozumienie, pomyślane lub wypowiedziane w odpowiednim momencie, może pobudzić to mające zdolność odczuwania, rozumienie serca. Częstą reakcją są płynące łzy ulgi. A ulitowanie się, zlitowanie się nad uczuciem lub człowiekiem w potrzebie, oznacza nie pozostawienie go samego, lecz udanie się do niego i współodczuwanie. Niektórzy ludzie nie są w stanie w ogóle wykonać pierwszego kroku, gdy chodzi o słowolitość. Jeśli również do nich należycie, spróbujcie na początek ze słowem współczucie. Współczucie działa wtedy, gdy dana część Was samych tęskni przede wszystkim za tym, aby ktoś, Wy sami, z nią pobył i czuł razem z nią szacunek. Niektóre uczucia, zwłaszcza te, które wcześniej doznawały pogardy, potrzebują szacunku. Pojawia się on sam z siebie, gdy tylko zauważymy, że jest on tym, czego potrzebuje wspomniana część. Powstaje wskutek odczuwania uczucia, a więc otwarcia swojego serca. Szacunek ze strony serca nie potrzebuje żadnych powodów, dokładnie tak samo jak jego zrozumienie lub jego miłość. Szanuje się uczucie, ponieważ ono tutaj jest. Gdy wypróbowujecie te klucze na drzwiach waszego serca, Musicie rzeczywiście mieć jakieś uczucie, o którego przyjęcie prosicie. Musicie być z nim w kontakcie. Tylko nie da się tego dokonać myśleniem, tak więc czujecie emocje. Następnie pytacie się jej, czego ona od was potrzebuje: uznania, pozwolenia, zrozumienia, litości, współodczuwania, a może szacunku. Jeśli one wszystkie nie działają, spróbujcie z niepozornym słowem akceptacja. Ono czasem działa. Albo słowo docenianie. Słowa miłość prawie nigdy nie używam jako klucza serca. Wynika to z tego, że miłość ma pewne poboczne znaczenia, które mogą uniemożliwić otwarcie się serca. Ktoś chciał na przykład otworzyć serce na swoją nienawiść i sądził, że miłość jest odpowiednim dla tego celu hasłem. Mówił, że nienawiść potrzebuje przede wszystkim miłości. Lecz tym, co się wydarzyło, gdy spróbował z owym słowem, było to, że nienawiść została ponownie wyparta. ów człowiek wyobrażał sobie, nie dostrzegając tego, że nienawiść miała przez potraktowanie jej miłością zmienić się w coś kochanego i miłego. Jego wyobrażenie miłości było równoznaczne z odrzuceniem. Chodzi tu jednak naturalnie o miłość. Magiczne klucze są opisami miłości, ale ta miłość jest bezwarunkowa, neutralna i wolna od emocji. Pozwala ona istnieć wszystkiemu takim, jakie ono jest. Ona to docenia, rozpoznaje, szanuje i rozumie. Ona to czuje takim, jakim ono jest. Nie robi tego z żadnego innego powodu, jak tylko z jednego, że to istnieje. Jeśli właśnie tak rozumiecie słowo miłość, to może Wam ono pomóc w otworzeniu Waszego serca.